Moje przemyślenia, które przez te wszystkie lata nabyłem, to żebyście się nie bali popełniać błędów, że każdy popełnia błędy, że i z każdych błędów możemy zamienić to na plus, bo możemy wyciągnąć z tego wnioski i uczyć się na nich. Czyli na przykład jak popełnisz jakiś błąd w bramce, no to na przyszłość na przykład możesz już wiedzieć, że się źle ustawiłeś, że możesz jeszcze poprawić. Pozycja bramkarza to jest pozycja z taką największą, powiedzmy, presją, bo błędy są najbardziej widoczne. No i no to zazwyczaj najbardziej bolesne dla drużyny, bo zazwyczaj błąd bramkarza kończy się często bramką. No i pamiętajcie, że opinia innych, że na przykład, nie wiem, powie wam kolega z klasy, że coś tam słabo zagraliście albo coś, to każda opinia jest subiektywna i nie musicie się tym przejmować, no bo tak wcale nie jest. Na przykład ktoś wam może powiedzieć, że nie jesteście dobrzy albo coś w tym stylu, no to po prostu no nie słuchajcie ich, tylko działajcie, róbcie swoje. No i walczcie, to ciężko trenujcie. Pamiętajcie, że na przykład jak jest trening, to żeby nie oszukiwać, bo nie robicie tego dla trenerów, tylko dla siebie. Każdy na przykład, jak trener każe zrobić 10 pompek, no to jak zrobicie 9, to nie ucierpi na ten trener, tylko wy. Jestem stary dziad, człowieku, zobacz, co się dzieje. Kolana unosimy do góry. Nie garbimy się, nie garbimy się. Ciebie nie przeskoczę. Wy macie fajnego. Czekaj. Już jest pan. Okej. Okay. No panowie. Chwytamy piłkę, skoncentruj się. Tutaj? Masz tylko jedno zadanie, złapać piłkę. Tutaj? Nikt nie każe tutaj dyktanda rozwiązywać jakiegoś, czy zadania z matematyki. Dwa. Tak, meczowo. Wybieram się, łapa do grania, piłka. Raz, dwa, brawo. Tak jest. Pozycja, los, pozycja. O, jesteś w lewej ręku, brawo. Zdepie. O, pozycja. Ej! O, krok. Nie ma, jest kwestia panowie popisywania się, tylko kwestia pracy. Tak! Dawaj. Daj mu piłę. No. Chodź. Max do słupka! Max na środek bramki! Dwa! Podaj! Podaj! Już do grania, dawaj się! Chodź! Ej, Ajajaj! Ale to jest, Łukasz! Damy cię do dwie klasy do pola. Jeszcze raz? To dochodzę do tego. Ruchu cały czas. Chodź! Ładuj. 1-0! Rok temu była pierwsza edycja takiego kampu. To wtedy jeszcze byłem uczestniczyłem jako jeden z tych chłopaków, a teraz przyszedłem tutaj w nieco innej roli. No, wrażenia są bardzo dobre, myślę, że szczególnie dla chłopaków, którzy są tutaj obecni, to bardzo cenne lekcje, treningi. Na kampie odbyły się 3 treningi, myślę, że były 3 charakterystyki. Jedna to jest sam na sam, jeden na jeden. Druga stacja to była dośrodkowanie, a trzecia to głównie zachowanie na linii i strzały. Myślę, że dla tych chłopaków, którzy tutaj są, to są bardzo dobre zajęcia, dużo z tego wyciągną. Kamp był dość taki intensywny, bo jednak te jednostki były mocno wyciągnięte czasowo i objętościowo, więc na pewno chłopcy mieli co robić i byli dość mocno tutaj obłożeni, że tak powiem, pracą i zadaniami. Zaangażowanie na pewno na wysokim poziomie widać, że czy to chłopcy, którzy tam powiedzmy są dopiero na początku swojej przygody z piłką i zawodnicy już troszkę bardziej ukształtowani, widać, że jeżeli chodzi o zaangażowanie, o taką chęć tutaj pokazania się i współzawodnictwa, rywalizacji nawet na tej pozycji, tutaj się nie można się do niczego, jak to się mówi, doczepić. Ale mówię, w każdym roczniku są zawodnicy bardziej lub mniej na tą chwilę ukształtowani, ale na pewno gdzieś tam w perspektywie myślę, że 2-3 chłopców tutaj z tej grupy, z tych 20 kilku chłopaków
mają szansę gdzieś zaistnieć, bo widać pewien potencjał, tylko mówię, kwestia jest, że dzisiaj to są młodzi ludzie i wszystkie pokusy, jakie na nich czekają gdzieś w perspektywie, one mogą nieco zaburzyć ich przygodę i karierę. No miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, więc trzymam za nich kciuki.